samego rana coś gryzło Mirosława. Mówiąc prościej, czuł się nieswojo. Powodem jego złego samopoczucia nie były jednak wczorajsze pierożki zjedzone na imieninach teściowej, ani nadmierny wysiłek spowodowany podnoszeniem kilkukilowego worka z kocią karmą. Chodziło o coś innego. Problem Mirka tkwił gdzieś indziej. Był zakorzeniony w odmętach jego charakteru, w meandrach jego sposobu bycia, w jego egzystencji. Chyba się zagalopowałem, proszę. Wróćmy do Mirka. Dlaczego był niespokojny i nerwowy? Dlaczego w każdej chwili mógł łatwo wybuchnąć? Dlaczego dzisiaj nie założył skarpetek? Choć nie, to akurat nie jest zbyt istotne. Istotny jest fakt, że Mirek nie zapłacił w terminie raty kredytu. Do dzisiaj nie uregulował zadłużenia. Dlatego też sumienie nie daje mu spokoju. Ale cóż to? Co się dzieje? Mirek chyba... Tak, Mirek chyba się przełamuje! Wyciąga z kieszeni pieniądze, idzie w kierunku... Tak, idzie w kierunku okienka, zaraz będzie podanie! Jakże pięknie podał i strzał! Pieniądze za ratę w ekspresowym tempie lądują w samym okienku! Cóż za cudowne spotkanie! Kasjerka kiwa głową z szacunkiem, ludzie podbiegają do Mirka z gratulacjami! Jest ich bohaterem, jest dla nich wzorem, jest teraz dla nich największą nadzieją reprezentacji! Reprezentacji spłacających długi oczywiście! I zresztą sam Mirek uśmiecha się radośnie! Już czuje się lepiej, już nic go nie gryzie! Z tego spotkania wyszedł zwycięsko!